Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Mówi Tomasz Smokowski, a towarzyszyć mi będzie dziś Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, o gole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztowny. Thank you. Enjoy the game. Bomba w górę. Gramy. Nie daje sobie odebrać piłki. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Koluje piłkę. Co teraz wymyśli? Devlin. Poradził sobie, minął z wodem. I próba strzału. Tak, świetnie teraz bramkarz. Obiecujące zagranie przed pole karne. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Right. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Teraz akcja w drugą stronę. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Minął teraz, ładnie. Dobre, skuteczne wejście. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. McKenzie, Clarkson,
Okazja, nie zepsuć tego. Gol, drodzy Państwo, piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia, niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak, ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. No to mamy 1-0. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia. Ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. Piłka w grze. I próba strzału. Tak, świetnie teraz bramkarz. Okazja, nie zepsuć tego. Gol, drodzy Państwo, piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia, niesie ich. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. Łatwo to broni teraz. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. McKenzie. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Carey. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. I oczywiście, chorągiewka w górze, offside. Nie, no przecież to było oczywiste, że nie można tak stać na pozycji spalonej i tylko czekać na piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Right.
McPherson. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. I to tyle z tej akcji. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Hayes. Urywa się kryciu. Ale tak jest, będzie rzut karny. Jednym strzałem mogą teraz postawić kropkę nad i, a czasu jest już bardzo niewiele. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. To może przypieczętować ich zwycięstwo. Wyczuł teraz strzelca bramkarz. Broni. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. McKenzie. Clarkson. A zatem strzela. O, naprawdę, dobra obrona. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Centra w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Dośrodkowuje w pole karne. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. 2 minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. To nie był wymarzony występ tej drużyny, ale też nie ma co załamywać rąk i krytykować w czambuł. O tym, że wynik jest niekorzystny, przesądziła praktycznie jedna akcja. Bardzo dobry mecz. Musi grać tak dalej, a zajdzie wysoko. Udany występ. Zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu. Przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. No to zaczęło się. I próba strzału. Tak, świetnie teraz bramkarz. Okazja! Nie zepsuć tego! Gol! Drodzy Państwo! Piłka w siatce! Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich... Wyczuł teraz strzelca bramkarz. Broni. Clarkson. A zatem strzela. O, naprawdę dobra obrona. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie.